Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam jak przygotować torcik z motywem laleczki LOL. Mam tutaj kulę. Środek wyłożę folią spożywczą. I tym razem w takiej połówce kuli będę składała tort. Mam tutaj upieczone biszkopty z 6 jajek. Piekły się przez 20 minut w temperaturze 180 stopni. Jeden w takiej miseczce, a drugi w ringu. Zaczynam od mniejszego biszkoptu. Przekrawam go. I układam na dnie. Na to nakładam śmietanę z mascarpone i układam kolejny biszkopt. Na biszkopt krem. I układam malinę. Delikatnie przekładam biszkopt, nakładam krem i układam ciasteczka Oreo. I wycinam ostatni biszkopt. I dokładam jeszcze kawałeczki, takie księżyce. Na boki. I torcik na chwilę chłodzimy. Schłodzony tort przełożę na tekturę. Zdejmuję folię. I pokryję go cienką warstwą kremu maślanego. I torcik chowam na chwilę do lodówki, a po chwili nałożę drugą warstwę kremu maślanego. I nakładam drugą warstwę. I torcik chowam na chwilę do lodówki. Obłożę teraz torcik lukrem plastycznym. Mam tutaj 750 g jasno-różowego lukru. Łączę lukier
w jedną kulę, uelastyczniam i rozwałkuję. I nakładam lukier na tort. Delikatnie masuję, by lukier ładnie przykleił się do tortu, bez zagnieceń. Packą dociskam lukier do tektury. I odcinam nadmiar lukru. Kawałkiem lukru czyszczę tekturkę i torcik chowam do lodówki. Przygotuję teraz laleczkę, którą przykleję do tortu. Mam tutaj wydrukowaną grafikę. Muszę wyciąć lalkę. Uelastyczniam teraz lukier do figurek i rozwałkuję go cienko. Przykładam laleczkę i wycinam jej kształt z lukru. Laleczka jest wycięta. Przygotuję jej teraz włosy. Moja będzie blondyneczką. Przykładam wycięte włosy z papieru i wycinam kształt. I lukier przykładam do lukru. Nadaję włosom kształt, głaszczę lukier rowkami. Do oczek użyję białego, błękitnego i czarnego lukru. Wycinam dwie białe kropeczki, dwie błękitne i dwie czarne. Na czarną kropeczkę naklejam księżyc z błękitnego lukru i łączę to z białą kropeczką. Z kawałka różowego lukru zrobię usteczka i usteczka przykleiłam na kropelki wody. I czas ubrać laleczkę. Wytnę jej sukienkę z różowego lukru.
i przyklejam ją do lukru. Do przyklejenia używam kleju spożywczego. Na koniec przykleję jeszcze 3 kwiatuszki na włosach laleczki. I pozostawiam laleczkę do wyschnięcia. Przygotuję teraz napis. Do różowego lukru przykładam kartkę i wycinam. Różowy kształt jest wycięty. I teraz z białego lukru wytnę dwie literki L i O. I na końcu czarnym flamastrem robię kropki w literkach. I gotowe. Następnie naklejam laleczkę na tort. Przyklejam ją na klej. Przyklejam napis. Z białego lukru powycinam białe kropki, które poprzyczepiam do tortu. Użyję do tego tylki. Z różowego lukru zrobię jeszcze wałeczek, który ułożę na dole na torcie. Delikatnie kleję krawędzie różowego lukru, nasmaruję. I gotowe. Na sam koniec przyczepię literki. A cyferkę nakleję na sukieneczce laleczki. I tak prezentuje się torcik z motywem LOL. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam Was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa, pa!